Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze jeden wzór ciekawy, wzór bardzo prosty. I ten wzór ściągający nadaje się właśnie na bardzo dużo robótek, na przykład czapki, szaliki, opaski, sweterki dla dorosłych, dla dzieci. A więc naprawdę to jest taki uniwersalny wzór, można powiedzieć. Jak powinniśmy sobie dobrać nić do druta, czy drut do nici? Ponieważ ja nie wiem, jaki chcecie robić sweterek, czy cieńszy, czy grubszy. Dlatego musimy wiedzieć, jaki chcemy mieć sweter i wtedy dopiero dobieramy do nici druty. To znaczy, tutaj mam nitkę i tutaj piszę, że powinniśmy robić na trójce. Wtedy robimy sobie dane oczka, rozciągamy na ściągaczu, patrzymy mniej więcej, ile oczek potrzebuje ta nasza robótka z tej wełny na druty numer 3. Jeżeli Wam by się wydawała ta robótka za cienka, możemy dołożyć sobie i zrobić z dwóch nitek, na przykład czapkę. Bo jeżeli będziemy robili z tego czapkę zimową, to będzie Wam za cienkie troszeczkę. Czyli czapkę powinniśmy robić zimową na druty numer przynajmniej 4-5. Wtedy ona będzie grubsza, cieplejsza. Dla początkujących nabieramy sobie troszeczkę, jakby naciągamy nitki na tą stronę, przez dwa palce i tutaj sobie trzymamy na dole. I tu możemy sobie rozciągnąć dwa druty od góry na dół pod nitkę, za nitkę i tą samą drogą wracamy. I już mamy dwa oczka zawsze, za pierwszym razem, za drugim i już następnym, po jednym będzie. Dwa, trzy i ściągamy tak. Raz, dwa, spuszczamy z palca i ściągamy. Cztery, raz, dwa, pięć. I tak nabieramy te nasze dowolne oczka plus dwa oczka brzegowe. Teraz zaczynam robić tą robótkę tym wzorem prawo, lewo. Wbijam się, spuszczam pierwsze oczko, nie przerabiam, robię oczko prawe. Wbijam się za nitkę, spuszczam. To jest oczko prawe. Lewe, przekładam nitkę na tą stronę, wbijam się w oczko i z tą nitką ściągam tylko. I to jest ten narzut. I to wszystko. Czyli znowu wbijam się, za nitkę ściągam, to jest oczko prawe, nitka z tej strony była. Lewe oczko przekładam, wbijam się w lewe oczko, ściągam z tą nitką. To jest ten tak zwany narzut. Prawe oczko wbijam się, przerabiam. Lewe przekładam, w oczko wbijam się, nitka z tej strony druta. I ściągam. Tylko i wyłącznie ściągamy z tym lewym oczkiem i znowu lewe oczko przekładamy i ściągamy z tym narzutem. Prawe wbijamy się i przerabiamy i ściągamy. I tak robimy już do końca tej naszej robótki. Czyli nic się nie będzie zmieniało w tej całej naszej robótce. Przerobię to do końca i pokażę Wam po prawej stronie, jak to wygląda. Pierwsze oczko ściągam, nie przerabiam. Patrzę, jakie mamy oczka. Patrzę, jakie mam oczka. A więc tutaj widzę, że są podwójne jakby, bo był ten narzut. A więc wbijam się w te dwa oczka i z tych dwóch oczek robię oczko prawe. Za nitkę i mam oczko prawe na tej stronie. Jeżeli mam tu prawe, następne musi być lewe. Przekładam nitkę, wbijam się w nitkę i z tym tutaj narzutem ściągam tylko i wyłącznie. Tu mamy podwójne, wbijam się za nitkę, przerabiam, ściągam i to już jest to oczko prawe z narzutem.
lewe, ono tutaj jest, prawe było tutaj to oczko, a więc tutaj ono jest lewe. Wbijam się i na nim robię ten narzut. Mam prawe, to było tutaj lewe z narzutem. Wbijam się, za oczko ściągam. Prawe, przerabiam. I tak robię cały rząd już do końca. I jak porobimy parę razy, to zobaczymy, że nam się kształtuje piękny wzorek. I zobaczcie, że ta nitka jest stosunkowo cieniutka, ale w tym wzorze będzie naprawdę puszysta. To jest taki wdzięczny wzór, ponieważ on jakby tą robótkę waszą pogrubia, robi bardziej puszystą. I tutaj wam to chcę pokazać. Tak już wygląda ten wzór, czyli jakby lewe i dwa prawe, lewe i dwa, lewe i dwa prawe, lewe, dwa prawe. I tak to będzie cały czas wyglądało. Jestem znowu z tej mojej drugiej strony. Czy z tej strony będziecie, czy z tej strony robótka będzie jakby dwustronna, jednakowa. I znowu pierwsze oczko ściągam. Patrzę, jakie mam oczko, a więc są dwa. To robię prawe. Wbijam się, dwa oczka za nitkę. Ściągam. To następne musi być lewe. Przekładam i wbijam się i ściągam. Krzyżykowane, tutaj mam dwa, wbijam się, prawe. Tu mam pojedyncze, to jest lewe, więc robię narzut. I prawe, lewe, ściągam z narzutem. Prawe przerabiam, lewe nakładam, narzut i ściągam z tym narzutem, bez przerabiania. I znowu. Prawe i lewe. I tak robię do końca. Podrobię kawałeczek, pokażę wam, jak wygląda puszyście ta robótka. Tutaj są 24 oczka, cieniutka nitka. A więc tak to wygląda. Teraz przejdę, pokażę wam, jak będą wyglądały te oczka bez narzutu, te prawo, lewo. Zawsze nitka powinna być nawinięta, naprężona. Wtedy fajnie się robi. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy, nie przerabiamy. I teraz zobaczcie. Tutaj są dwa oczka, robię prawe oczko. Lewe robię jako lewe, przerabiam. Prawe dwa jako prawe. Lewe, nie robię narzut, tylko wbijam się, przerabiam. Prawe, lewe, przerabiam jako lewe. Prawe, przerabiam jako prawe. Lewe, wbijam się i przerabiam. Bez narzutu już teraz. Prawe jako prawe. Lewe, przerabiam jako lewe. Teraz przerabiam to. Prawe, przerabiam. Podwójne oczka, lewe, przerabiam. Nie z narzutem ściągam, tylko przerabiam, ściągam. Wbijam się, przerabiam, ściągam. Lewe, wbijam się, przerabiam, ściągam. To są tak zwane oczka prawe, lewe. I zobaczycie zaraz, jak wam się zwęży ten wzór, czy dla mnie się zwęży. Na razie tego nie widać, ale zaraz będziecie widzieli, jak podrobię również tutaj kawałek, centymetr, żeby wam udowodnić, że jednak ten wzór jest bardzo fajny, puszysty. Z tym narzutem oczywiście. I teraz już mam pojedyncze prawe, bez narzutu już, i pojedyncze lewe, pojedyncze prawe, pojedyncze lewe. Wbijam się za nitkę, prawe, nitka tu, wbijam się za nitkę, ściągam lewe. Wbijam się, nitka z tej strony, za nitkę ściągam prawe,
lewy przekładam za nitkę i ściągam. To są tak zwane oczka prawo-lewe. I myślę, że teraz już widzicie tą różnicę w tym wzorze. Tu jest bez narzutu, a tu jest z tym narzutem. Różnica jest naprawdę duża. Poprzednio zaczynałam z tej strony, a teraz zacznę z tej strony robić, ponieważ powiedziałam Wam, że wzór jest z obu stron i że z obu stron robi się tak samo, a więc pokażę Wam, że z tej strony drugiej również idzie. Pierwsze oczko ściągam zawsze po to, że tutaj ten brzeg Wam wyszedł ładny taki warkocz, żeby do szywania było Wam wygodniej, jak będziecie chcieli tym sposobem szywać na okrążkę. Pierwsze oczko ściągam, zawsze nie przerabiam. Prawe oczko, a więc wbijam się za nitkę, ściągam. Lewe oczko, a więc przekładam. Wbijam się w oczko tylko i wyłącznie i ściągam z tym oczkiem. Prawe, wbijam się, przerabiam. Lewe, nakładam, ściągam z tym oczkiem. Prawe, wbijam się, przerabiam. Lewe, ściągam. Ja tylko i wyłącznie podrobię z centymetr jeszcze, żeby Wam pokazać jednak tą różnicę. I na pewno z narzutem idzie Wam troszeczkę więcej nitki, ale robótka jest jakby puszysta i robótka szybko przybywa. I na tą robótkę z narzutem potrzebujemy mniej oczek. I to Wam również tym filmiku chciałam pokazać. Teraz Wam chcę to pokazać, tą różnicę, jaka jest. A więc tutaj są te oczka prawe, lewe z narzutem, tutaj są bez narzutu i tutaj znowu są z tym narzutem. Czyli jeżeli tutaj ja mam 24 oczka, to tutaj ta robótka jest taka, widzicie, nie rozciąga się tak mocno, normalna. Ale jak już dacie narzut, to zobaczcie, że to będzie dużo, dużo szersze. Czyli jak robicie robótkę jakąś dla dziecka czy coś i tym wzorem, to musicie wiedzieć, że tu będzie szerzej. Ja zrobię ściągacz, na przykład na, powiedzmy, 50 oczek, takim wzorem, prawo-lewo. Tu muszę dobrać 10 oczek, czy dobieram nieraz na robótkę, ale już jakbym robiła tym angielskim, tym wzorem, już nie dobierałabym tu po ściągaczu, ponieważ wiem, że on już jest dużo, dużo szerszy i da nam więcej centymetrów na tej całej szerokości. Ja więc mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam, o co chodzi. Zapraszam do robienia. Oczywiście, jeżeli robimy czapkę, proponuję dwie takie nitki. Tutaj mamy dwie złożone, a tutaj mamy jedną grubszą i tu jest jakby ta sama grubość, widzicie? Jest naprawdę różnica w niciach.